Przede wszystkim z całego serca dziękuję. Dziękuję, że zechcieliście Państwo poświęcić to piątkowe popołudnie na spotkanie ze mną tu w Wągrowcu. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie wielka przyjemność i zaszczyt zarazem. Bardzo dziękuję, że pan burmistrz w swoim wystąpieniu tak pięknie wspomniał historię. Wielką historię Wągrowca, wielką historię Wielkopolski. Bo ta ziemia, ta część Wielkopolski, Pałuki, to ziemia, która jest związana z Polską i polskością od zawsze. Tu od samego początku była Polska. To jest nasza wielka, wspaniała kolebka. Dlatego przyjeżdżam tutaj zawsze z ogromną przyjemnością. Przyjeżdżam tam też z wielką przyjemnością ze względu na to, jaki Państwo jako Wielkopolanie macie charakter. To właśnie, o czym przed momentem słyszeliśmy. Społeczeństwo solidne, uczciwe, bardzo rzetelnie pracujące, poważnie podchodzące do swoich obowiązków, działające w sposób przemyślany, racjonalny. Najlepszym tego dowodem, patrząc na historię, jest właśnie ten niezwykle trudny okres zaborów, który tu w Wielkopolsce zakończył się wielkim zwycięstwem wielkopolskiego powstania. Wielkopolanie zazwyczaj nie chwytali za broń. Przez lata, lata, lata prowadzili tutaj pracę organiczną. Budowali różnego rodzaju organizacje. Budowali polski biznes, ale zdecydowanie polski. I nigdy się swojej polskości nie wyrzekli. Ale kiedy był ku temu odpowiedni moment, przemyślany, dobrze wybrany, chwycili za broń i zaledwie w ciągu kilku dni udało się zwyciężyć, zwłaszcza tutaj właśnie w Wągrowcu. To przecież... To przecież 3 dni po wybuchu powstania wielkopolskiego w Poznaniu, 30 grudnia 1918 roku, tutaj w Wągrowcu w zasadzie w ciągu jednego dnia pokonano armię pruską. Ten oddział pruski, który tutaj był, poddał się natychmiast, kiedy został zaatakowany przez ochotników pod wodzą później pułkownika Ignacego Wegnera. Ale to był równoczesny atak w 3 miejscach, bo jednym z oddziałów przecież dowodził właśnie pan pułkownik Wegner, ale były jeszcze 2 dowodzone przez Józefa i Kazimierza Bonowskich. I wszyscy oni zwyciężyli i natychmiast została zdobyta szkoła, gimnazjum jeszcze wtedy, gdzie w sali gimnastycznej byli właśnie zgromadzeni niemieccy żołnierze. Natychmiast został zdobyty dworzec kolejowy i poczta, czyli najważniejsze tętnice miasta, najważniejsze punkty. I co? I armia pruska się poddała. Wągrowiec był w rękach jego mieszkańców, a przede wszystkim był wolny. Bo o tą wolność właśnie tutaj wam wtedy tak mocno chodziło i Polska wróciła na swoją pradawną ziemię. To były wielkie dni. Ale ja z całą mocą chcę podkreślić, że to 20 pokoleń mieszczan z Wągrowca budowało dzisiejsze oblicze tego miasta. Budowało tą wielką tradycję, na której to miasto jest tak silnie oparte. Muszę Państwu powiedzieć, że przyjeżdżam na tą ziemię zawsze z wielką przyjemnością, a po raz pierwszy byłem tutaj na samym początku lat 90. niedaleko stąd na obozie harcerskim w pobliskim Budziszewku, nad jeziorem Budziszewskim, tam u ujścia Małej Wełny do jeziora. I wtedy też po raz pierwszy w życiu widziałem Wągrowiec. I bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem jako 3. w historii miasta, o ile wiem, głowa państwa, tak? Bo najpierw w 1594 roku był tutaj król Zygmunt III Waza z żoną. W 2013 roku był prezydent Bronisław Komorowski z okazji 140-lecia
właśnie pierwszego liceum, czyli dawnego gimnazjum, a dzisiaj jestem ja, także jako prezydent Rzeczypospolitej. I bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, w szczególności oczywiście tym, którzy przyjmują mnie życzliwie, ale przede wszystkim dziękuję za przybycie. Dziękuję, że zechcieliście Państwo ten czas na spotkanie ze mną poświęcić. Dziękuję, bo jest dla mnie niezwykle ważne oddać Państwu właśnie ten szacunek za budowanie Polski i polskości tutaj w Wielkopolsce, w Wągrowcu przez wszystkie te lata i przez kolejne pokolenia. Proszę, żebyście Państwo swoim bliskim i przyjaciołom najserdeczniejsze pozdrowienia, wyrazy szacunku i ukłony ode mnie przekazali, bo chcę pozdrowić wszystkich absolutnie mieszkańców Wągrowca i tutejszej ziemi. Proszę Państwa, i chcę powiedzieć jedno. Ogromnie mi zależy na tym, żebyście mogli tutaj spokojnie pracować i żebyście zawsze mieli to, o co walczyliście właśnie w 1918 roku, o wolność. Chciałbym, żeby ta sfera wolności także w naszym życiu państwowym stale się poszerzała. Cieszę się, że udaje się przywracać wolność w wielu punktach, jak chociażby wolność wyboru, jeżeli chodzi o możliwość prawa do emerytury, czyli to, co dzięki mojej inicjatywie ustawodawczej udało się w naszej Rzeczypospolitej przywrócić z powrotem niższy wiek emerytalny, niesprawiedliwie podwyższony i dać prawo do emerytury, a nie obowiązek przejścia na emeryturę. Cieszę się, proszę Państwa, że rodzicom zwrócono prawo do wyboru momentu, w którym dziecko może iść do szkoły, czy zrobi to w 6 czy w 7 roku życia. To także było ważne i to także było oczekiwane. A teraz będę chciał, żebyście Państwo skorzystali z wolności wypowiedzenia się w sprawie przyszłości Rzeczypospolitej. Dlatego chciałbym, żebyśmy przeprowadzili referendum konsultacyjne w sprawie nowej konstytucji, a więc w sprawie ustroju Rzeczypospolitej. Chciałbym, żeby to referendum w 2018 roku, w roku stulecia niepodległości, w stulecie niepodległości odbyło się, żeby Polacy poszli i swoje zdanie na ten temat wypowiedzieli. Jak chcą, żeby Rzeczpospolita wyglądała w przyszłości? Jak chcą, żeby był zbudowany ustrój? I jakie prawa powinny być zagwarantowane? Także między innymi uważam, że powinno być pytanie dotyczące wieku emerytalnego. Po to, żeby nie można go było więcej w sposób swobodny podnieść. Bo obecna konstytucja nas przed tym nie uchroniła. I z całą pewnością był to do tej pory błąd ustrojodawcy, że nie była ona w tym zakresie dobrze przygotowana. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby Rzeczpospolita rozwijała się z pożytkiem dla wszystkich Państwa. Chciałbym, żebyście mogli żyć spokojnie w bezpiecznym kraju i działam w tym kierunku. Czynię wszystko, co w mojej mocy, działając i w Polsce, i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez działanie w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę w to, że będziemy wzmacniali obecność sojuszniczą w Polsce i wierzę w to, że będziemy wzmacniali także naszą obronność. To niezwykle ważne. I dlatego wierzę w to, że zaakceptujecie Państwo dalszy wzrost wydatków na polską obronność, na polską armię, na jej modernizację, bo jest to proces niezwykle potrzebny. Apeluję również o to, aby zgłaszać się. W szczególności apeluję do młodych, do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo chcemy, aby Polacy umieli posługiwać się bronią, chcemy, żeby Polacy umieli w razie potrzeby stanąć w obronie swojej ojczyzny, tak jak Wielkopolanie umieli stanąć do powstania wielkopolskiego, do jednego z niewielu zwycięskich powstań w naszej historii. Proszę Państwa o to, bo co do jednego nie mam wątpliwości. Na Wielkopolan zawsze Rzeczpospolita mogła liczyć i wierzę w to głęboko, że tak będzie zawsze. Jeszcze raz Państwa z całego serca pozdrawiam i dziękuję.